początkiem tego tygodnia, w poniedziałek 7 czerwca, ruszyły prace konserwatorskie odcinka drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim. Mieszkańcy, turyści i wszyscy ci, którzy będą w tym czasie przejeżdżać przez miasto, muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ tworzą się korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Prace dotyczą odcinka ulicy Bohaterów Wojska Polskiego, pierwszego mostu przy wjeździe do miasta od strony Zielonej Góry i Gubina. W sprawie prac skontaktowaliśmy się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, oddziałem w Zielonej Górze. Otrzymaliśmy odpowiedź. Obecnie na moście prowadzone są prace utrzymaniowe polegające na wymianie nawierzchni i montażu dylatacji. Mają one zostać wykonane do końca czerwca. Do tego czasu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. A to oznacza, że utrudnienia potrwają jeszcze prawie 3 tygodnie.